z black metalu, zespół Enslaved i płyta Frost, później Impale at Nazarene, to jest zespół z Finlandii grający odmianę w black metalu, Diabolic Rising, projekt dwóch zespołów, Impale at Nazarene i Necromanti, czyli grupa z Finlandii i z Grecji i płyta, która nazywa się 3/6, Taranis, zespół polski i płyta Faust, muzyka jest określona jako niewiarygodnie zmysłowa z pogranicza black i doom. Następny zespół z Polski to Mystifal. Oni się z kolei określają jako najczarniejsza i najpotężniejsza horda black metalu w Polsce. I już następna kasetka, zespół tym razem z Holandii, siedmioosobowa grupa uprawiająca bogatą odmianę doom metalu, nazywają się Pteutomized. Morgana Le Fay, szwedzki zespół, powinien spodobać się tym wszystkim, którzy lubią na przykład takie zespoły jak Dream Theater czy Face Warning. Następnie Helmet. Płyta nie nowa, ale w tej chwili się ukazała. Zawiera zbiór nagrań z różnego okresu działalności. I następna kasetka Slash. Wszyscy chyba wiedzą, kto to jest. Gitarzysta z Guns N' Roses. Bardzo dobrą płytę nagrał, bluesową, bluesowo-rockową. Powinna się wszystkim spodobać, którzy lubią Guns N' Roses i nie tylko. I ciekawostka, następna kasetka Demon's Night, jest to muzyka z filmu Powieści Skrypty w wykonaniu takich zespołów jak Pantera, Biohazard, Megadeth, Sepultura i jeszcze wielu innych. Dużo premierowych nagrań zawiera właśnie ta kaseta. I na koniec dwie kasetki, już tym razem Mafia, grupa polska i płytka Gabinety. Tym razem jest to muzyka dla tych, którzy lubią na przykład Black Crowes, taka odmiana bluesa i rocka. I ostatnia pozycja Big Day. Druga płyta olsztyńskiego zespołu, znakomita moim zdaniem, chociaż do końca nie jest tak doceniana. Bardzo dobry cover czerwonych gitar, gdy kiedyś znów zawołam się, ostatnio lansowany w polskim radiu. I jeżeli chodzi o nowości, to wszystko na razie. Przed nagraniem mówiłeś coś o koncertach, może byś teraz coś więcej powiedział na ten temat. W najbliższym czasie można wybrać się na przykład do Berlina na koncert zespołu Megadeth, który odbędzie się 4 kwietnia w Hackleys Neue Welt. Mhm. Czy Megadeth zagra tam sam, czy będzie jakaś kapela, która będzie rozgrzewać publiczność? Przed zespołem Megadeth wystąpi bardzo dobry zespół COC, czyli Corrosion of Conformity, znany już naszym na pewno młodym widzom, m.in. z MTV, grupa grająca muzykę troszkę zbliżoną do Black Sabbath ostatnio. A następna grupa, która przyjedzie tym razem do Polski, do Warszawy, to Laibach. Zespół wystąpi 9 maja w klubie Koloseum w Warszawie. To jest mało znana grupa. Skąd oni są w ogóle? No, przypuszczam, że widzowie nie za bardzo wiedzą, na co oni grają. Nie jest to tak znany zespół jak na przykład Guns N' Roses, który znają wszyscy. Ale Laibach jest znany w takich kręgach undergroundowych. Pochodzą z Jugosławii, ale nagrywają ostatnio cały czas w Anglii. I najbliższy koncert, który odbędzie się tutaj blisko Szczecina, bo niestety żaden z tych w Szczecinie się nie odbywa, to w Świnoujściu 17 marca, czyli jutro, w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 wystąpią Christ Agony, Dies Irae i Clandestine. I koncert ten jest na cele charytatywne. To wszystko z nowości. Dziękujemy, że poświęciłeś nam czas. Dziękuję.